W końcu oficjalnie Marcin Waliński w Kuprum Lubin. Dzięki tej informacji jesteśmy w stanie podzielić się z Wami trzecią częścią podcastu właśnie z Marcinem, w którym to przeszliśmy przez wszystkie szczeble kariery Marcina w Plus Lidze. Były pobyty w Bydgoszczy, Olsztynie, Będzinie. Zapytaliśmy go, jak wspomina współpracę z obecnym trenerem kadry Witalem Heinerem, jakie ma wspomnienia z Waldemarem Wspaniałym. Także to wszystko w tej części, także zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jesteśmy także na Spotify, także słuchajcie nas również na tamtej platformie. Jeżeli podoba Wam się film, to zostawcie jakiś ślad po sobie, komentarz i nie zapominajcie subskrybować naszego kanału. Wszystkiego dobrego! Jak to się w ogóle stało, że ty zacząłeś grać w siatkówkę? Bo z tego, co udało mi się wyczytać, ty trenowałeś również karate. I tak chyba nie do końca byłeś zdecydowany. Jak to się stało? Jaki faktor przeważył, że zacząłeś grać w siatkówkę profesjonalnie? No, powiem ci, że to był duży dylemat. Ze względu na to, że siatkówkę zacząłem trenować właśnie dopiero później niż karate. I w karate już byłem naprawdę daleko i mega mi się to podobało, ta właśnie rywalizacja, ta taka... nutka adrenaliny? Ta adrenalina też, ale to, że przychodzisz i na tej sali, w której jesteś, możesz wyrzucić kompletnie wszystko z głowy i wyżyć się tam po prostu jako, no tak przysłowiowo się wyżyć. Tą energię zrzucić z siebie, jakieś tam wszystkie swoje złe emocje czy cokolwiek. Więc to naprawdę było fajne, bo ja się czułem jakoś tam w tym spełniony. Potem zresztą moja też siostra się w to wkręciła i tak naprawdę razem chodziliśmy na to karate. No ale siatkówka to w sumie zaczęło się od SKS-ów w szkole, ze względu na to, że łefista mnie namówił na to, żebym przyszedł i żebym poodbijał, bo widział, że mam jakieś tam predyspozycje i rzeczywiście ta technika nie jest naganna. Także zaczęło się tak naprawdę od SKS-ów gdzieś tam i potem SKS-y i nagle: słuchaj Marcin, to może przyjdziesz do gdzieś tam na treningi w klubie siatkarskim, tak? Bo w mojej rodzinnej miejscowości wtedy jeszcze, w tych czasach jeszcze były grupy młodzieżowe. No i właśnie tak się zaczęło, że zacząłem chodzić tam jeszcze z powrotem na karate i tak było, że poniedziałek karate, gdzieś tam wtorek siatkówka, środa karate, czwartek siatkówka i tak na zmianę i cały tydzień praktycznie był zawalony. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No ale w pewnym momencie przyszedł ten czas, żeby się zdecydować, tak, gdzie idziemy. I w sumie tak jak odpowiadając na twoje pytanie, no to faktor taki, że no w siatkówce czekała jakaś przyszłość, o tak. I wiadomo, niewiadomą było bardzo dużą, co się będzie działo potem, jakbym dalej szedł w karate. I tak naprawdę ja nie wiedziałem, a siatkówka zaczęła mi się coraz bardziej podobać i to mnie mega tak fascynowało i ciągnęło, żeby dalej się rozwijać w tym kierunku też. No i więc to zaważyło, żeby dalej się w tym gdzieś tam ukierunkowywać. No i w sumie wiązać z tym przyszłość tak naprawdę. Jasne. Zacząłeś grę w MKS-ie, MDK Trzcianka, natomiast dosyć szybko udałeś się no, na takie dosyć szerokie wody, bo trafiłeś do EKS-u z Kierbełchatów. Tak jest. Proszę, czy jak to się stało, że oczywiście, jeżeli umówmy się, że Trzcianka nie jest dużą miejscowością i perspektywa gry była dosyć inaczej, była mniejsza niż w Bełchatowie, powiedzmy, dyplomatycznie. Tak jest. Podejrzewam, że to był taki czynnik, który cię zmotywował do tego, żeby po prostu ruszyć tam. A czemu akurat Bełchatów? Znaczy, było tak, że właśnie tak jak mówisz, chciałem wyruszyć ze względu na to, żeby się rozwijać, tak? Żeby się rozwijać, no to trzeba wyjść na tą głęboką wodę. I to właśnie było fajne, że tata mnie mega w tym wspierał i wszystko, no oczywiście moja mama tak samo, generalnie rodzice wspierali mnie w tym, żebym cały czas dążył do tego, co chcę osiągnąć.
I tak naprawdę pierwszy pomysł taki, jeżeli chodzi o wyjazd, to był Poznań. Poznań tam też miał swoje grupy młodzieżowe i wiadomo, to też jest wyjazd, więc dla mnie to była jakaś tam no, okazja do rozwoju. No ale szukaliśmy tak naprawdę innych liceum i tak dalej, więc mój tata jest taki, że szukał bardzo i trafił właśnie na ogłoszenie z Bełchatowa. I mówi, chcesz pojechać? Ja mówię, no pewnie, przecież najlepszy klub w Polsce aktualnie wtedy. Zresztą no, cały czas jest bardzo dobrym klubem. I mówię, pewnie, że tak. Nie? Muszę spróbować swych sił. Jak się nie dostanę, to się nie dostanę, ale przynajmniej będę wiedział, że spróbowałem, tak? Jasne. No i przejechaliśmy praktycznie no, z Trzcianki całą drogę. Jeszcze wtedy praktycznie no, nie było takich super dróg, żeby musieliśmy jechać autostradą i tak dalej. Było 400 kilometrów chyba. No, 436 chyba dokładnie nawet. Więc no pojechaliśmy. Zajechaliśmy chyba godzinę, może półtorej przed tym całym zgrupowaniem tam tego naboru siatkarskiego, bo to był nabór do grupy, do szkoły, nie do szkoły, tylko do klasy siatkarskiej, po profilu siatkarskim. No i tam poznałem chłopaków, z którymi potem się okazało, że miałem okazję grać właśnie w Bełchatowie. I to było naprawdę, no, zaczęła się tak naprawdę przygoda mojego życia, jeżeli chodzi o siatkówkę, bo oczywiście była jeszcze rozmowa z rodzicami i tak dalej, i tak dalej. No bo przecież to tak daleko i w ogóle. No tak. Więc, ale no ta chęć rozwoju i tego, że chciałem się cały czas kształtować w tym kierunku i wiedziałem, że chcę to robić, no była o wiele silniejsza i no mówiłem przede wszystkim mamę, bo mama była taka bardzo sceptyczna do tego nastawiona, ale się udało i no i tak naprawdę dzięki temu jestem tu, gdzie jestem. Mhm. A czy miałeś możliwość rozmawiać wtedy z ówczesnym trenerem z Kierbiełchatów, z Danielem Castellanim, o ewentualnych treningach bądź też grze z pierwszą drużyną? Nie, wtedy nie. Wiesz co, ja się teraz tak śmieję trochę, bo my, którzy zostali wychowani trochę w innych czasach niż teraz, siatkarskich oczywiście czasach, niż ta dzisiejsza młodzież, że tak powiem w cudzysłowie oczywiście. I było bardzo w ogóle ciężko się dostać na trening. Ty miałeś oczywiście jakieś tam zdolności, gdzieś tam wybijałeś się na tle powiedzmy kolegów i tak dalej, ale to cały czas było za mało, bo w drużynie seniorskiej było tylu ludzi dobrych, że nie potrzebowali po prostu ludzi do treningu ani nic takiego. I naprawdę ciężko było się dostać w ogóle, tak jak powiedziałem, na trening. Trening to naprawdę był duży sukces, jak już się chodziło gdzieś tam właśnie na te treningi z pierwszą drużyną, to już naprawdę było coś i już nie mówię o jakimś tam byciu w składzie, czy dostanie koszulki meczowej, to już w ogóle było naprawdę super, ale no jeżeli chodzi o takie aspekty właśnie treningu, no to mówię, troszkę to były no inne czasy ze względu na to, że były duże nazwiska, które teraz z biegiem lat oczywiście pokończyły kariery. To prawda, no a za grą ruszyłeś do Bydgoszczy, gdzie w zasadzie też było dosyć trudno o no grę tak, w pierwszym zespole, prawda? No tak jest. Właśnie, czy teraz z perspektywy czasu zrobiłbyś to samo? No bo umówmy się, że przez te właśnie pierwsze lata w Bydgoszczy, no to też tam wielu szans na grę niestety nie dostawałeś. Znaczy, wiesz co, ja jestem zawsze tego zdania, że wszystko, co w swoim życiu zrobiłem, nigdy bym tego nie cofnął, bo nie miałbym tego doświadczenia, które teraz mam. I jeżeli chodzi o Bydgoszcz, no to tak naprawdę celem było po Bełchatowie, w którym skończyłem grać swoje juniorskie występy, kadet i junior, musiałem znaleźć gdzieś tam no, dalszą ścieżkę rozwoju, tak? Jeszcze wtedy jak przychodziłem do Bydgoszczy, to powstał projekt Młodej Ligi. Tak. Tam była druga liga, więc to było dla mnie takie miejsce właśnie takiego mega dużego rozwoju. Mhm. Dało wam się chyba wygrać z tego, co się orientuje, Młodą Ligę, prawda? Chyba w 2012 roku, jeżeli dobrze kojarzę. Tak jest. Złoty i brązowy medal zdobyliśmy. Mhm.
Także tutaj był, tutaj i to była taka jakby, można powiedzieć, troszkę nie odskocznia, ale ta możliwość, żeby się pokazać na szerokim, szerszym gronie osób, tak? I ta właśnie druga liga, gdzie kształtowała ciebie jako zawodnika, młodszego zawodnika, bo grałeś ze starszymi, więc musiałeś dociągnąć do ich poziomu. A potem ta młoda liga, gdzie to, powiedzmy, zdobyte doświadczenie, które miałeś w tej drugiej lidze, mogłeś przełożyć na to, co tam się działo w młodej lidze. A tak naprawdę, wspominając w ogóle tą całą młodą ligę, to gdzieś tam te finały, które graliśmy i w ogóle, to spojrzeć teraz gdzieś tam na składy, to graliśmy z chłopakami, które normalnie teraz grają gdzieś tam cały czas w siatkówkę i to było naprawdę... To jest naprawdę super, że ta młoda liga nie była takim tylko sobie jakimś tam wymysłem, tylko że to miało właśnie ten cel, żeby ci młodzi ludzie, którzy tam grają, poszli gdzieś tam dalej. I tak rzeczywiście było, bo wielu zawodników gra i to jest fajne. Nie? No właśnie, no taki był zamysł przecież tej młodej ligi, żeby wprowadzać rywalizację na takim poziomie, żeby tych młodych graczy później promować w pierwszych zespołach. Czy twoim zdaniem właśnie ta odejście od tego modelu młodej ligi jest jednak błędem, że powinno się coś takiego przywrócić, żeby dać szansę młodym graczom nabierać doświadczenia, które mogą właśnie zdobyć grając między sobą? Wydaje mi się, że... Znaczy moje zdanie jest takie, że ta młoda liga naprawdę była dobrym pomysłem i dobrym projektem, bo no ja mówię, mogę mówić sam za siebie, ale wydaje mi się, że każdy, który na tym skorzystał, czyli dzięki temu, że grał w tej młodej lidze i się rozwinął i mógł dalej pójść w siatkarskie gdzieś tam tematy i drużyny, to powie, że ten projekt był super, bo czułeś się tak, jakbyś grał rzeczywiście w tej plus lidze, tak? Bo były zespoły, które były w plus lidze i one miały swoje zaplecze młodej ligi i to właśnie było naprawdę fajne, że to było tak zorganizowane, że i były statuetki gdzieś tam, gdzie to dla młodego zawodnika jest gdzieś tam naprawdę, nie wiem, powiedzmy nie, że ważne, ale jest to coś. Tak pokazuje, jest to coś. Że gracie o coś, prawda? Tak jest. I potem te medale i te potem jeszcze mecz gwiazd był zorganizowany. Jeden pamiętam, w którym miałem oczywiście gdzieś tam no, przyjemność brać udział. I to naprawdę było super, że ten projekt tak powstał, ale nagle no, kurczę się tak zmyło. Ale no wiadomo, no, są jakieś tam plusy i minusy tego. Minusem na pewno było to, że tam kluby musiały się, że tak powiem, podwójnie wykosztować, no bo wiadomo, że trzeba było jeździć z młodymi zawodnikami. To prawda, to prawda. W Bydgoszczy miałeś możliwość i wydaje mi się przyjemność grać z naprawdę wielkimi nazwiskami, bo to był i Michał Masny, z którym później też przecież grałeś. Pozdrawiamy Miśka. Pozdrawiam Miśka. Cudowny człowiek, świetny, rozgrywający i mam też nadzieję cichą, że jeszcze będę miał możliwość z nim pogadać, bo też gościł u nas i też prawie półtorej godziny przegadaliśmy, wydawać by się mogło, że można by gadać i gadać. No to prawda. Poza Miśkinem oczywiście był też Martin Sopko, ale też Piotrek Gruszka, Stefan Antika, Grzesiek Szymański, czy kto był, Altis Iltala, jeszcze przecież reprezentant Finlandii, także tych nazwisk w Bydgoszczy też przewinęło się naprawdę dosyć sporo. I czy był ktoś, kto zrobił na tobie największe wrażenie i dlaczego Stefan Antiga? Znaczy, największe wrażenie... Generalnie mając możliwość w ogóle trenowania z takimi nazwiskami dla takiego młodego zawodnika, którym wtedy byłem ja, to była naprawdę no, niebywała rzecz. Dla mnie to było, wiesz, no wspomnienie marzeń, tak? No bo każdy o tym marzył, szoki w ogóle. I wiadomo, że przychodziło się na treningi, dawało siebie wszystko. No ale właśnie to fajne było, że tak jak powiedziałeś, te nazwiska... To był w jednej drużynie był ogrom wiedzy i ogrom wiedzy raz, że taktycznej, jakieś tam ustawienia się i tak dalej, ale też charakterów, tak? I kiedy patrzyłeś na to wszystko i mogłeś tego czerpać jak najwięcej, bo byłeś w tym zespole, no to było dla mnie jakby największa wartość.
No, odpowiadając na twoje pytanie, no kto ma największe wrażenie? No ja byłem pod wrażeniem cały czas w ogóle, będąc na treningach i móc tam uczestniczyć z chłopakami, ale no jednak patrząc na swoją pozycję, wiadomo, że dla mnie oczywiście Stefan no, był wzorem i ja się od niego naprawdę bardzo wiele rzeczy nauczyłem i nie tylko jeżeli chodzi o boisko siatkarskie, ale też samą taką samą dyscyplinę, generalnie jakim on był człowiekiem otwartym do młodych, że pomagał i tak dalej. Oczywiście tak samo z Miśkiem Masnym, tak samo dużo uwag do mnie, gdzieś tam takich bardzo konstruktywnych, gdzie ja to wszystko przyjmowałem do siebie i to mi pomagało właśnie w rozwoju siatkarskim i mógłbym tak wymieniać i wymieniać wszystkie nazwiska, które gdzieś tam mi pomagały no i dawały tą właśnie cząstkę z siebie, którą ja mogłem przyjąć i gdzieś tam wszystko to sklecić w jakiś swój własny styl i gdzieś tam tą swoją wiedzę siatkarską poszufladkować. I to naprawdę było mega. I ja się bardzo cieszę, że właśnie miałem okazję grać z tymi wszystkimi ludźmi, bo no mówię, ja gdzieś tam ukształtowałem właśnie dzięki temu swój system, poszufladkowałem wszystkie jakieś tam swoje rzeczy siatkarskie, no i gdzieś tam jakiś swój własny styl nagle powstał, tak? Jasne. A po 6 latach zdecydowałeś się na opuszczenie Bydgoszczy. A dlaczego? Nie chciałeś zostać dłużej? Znaczy, to już był taki czas, że raz, że przyszedł czas na zmiany, bo wiadomo, że za dużo siedzisz w jednym miejscu, to nie jesteś w stanie się rozwijać niestety. I to był czas też, gdzie my trenowaliśmy w ogóle z Witalem wtedy, Heinenem. On był trenerem wtedy w Bydgoszczy i on po tym sezonie odchodził gdzieś tam, mówił, że na sportowe emerytury, ale znając Witala oczywiście wiadomo, że nie. I to był dla mnie taki jakiś tam moment, bo gdzieś tam w tej karierze swojej, że jednak no czas na zmiany, czas gdzieś pójść i dostać jakiegoś nowego bodźca, żeby móc właśnie to dalej robić gdzieś tam właśnie z pasją i żeby się nie wypalić, o tak. Mhm. Także nie było jakiegoś takiego konkretnego powodu, bo się z kimś pokłóciłem albo cokolwiek, tylko po prostu był czas, przyszedł czas na zmiany i tak jak mówię, że ja jestem taki, że lubię się rozwijać i chcę się rozwijać, no to był dla mnie najważniejszy bodziec. Pójść dalej i się rozwijać. Jasne. Bo z Bydgoszczy trafiłeś do Olsztyna, gdzie grałeś między innymi właśnie z Pawłem Wojtkiem, Bartkiem Bednożem, przymiechałem po terenu. Wydaje mi się, że Warmia i Mazury to jest taki mimo wszystko takie troszeczkę oczko w głowie plus ligi. Tam jest, zdaje się, przynajmniej z ludźmi, z którymi miałem przyjemność już rozmawiać, oni bardzo często podkreślają, że tam jest fantastyczny klimat do gry w siatkówkę. No to prawda. Generalnie w ogóle samo miasto i te okolice tam, które są, no to jest naprawdę przepiękne miejsce i plus tego, że tam jest jeszcze siatkówka, no to już w ogóle robi, że tak powiem, robotę. Ja dobrze mimo wszystko wspominam, bo mimo, że byłem tam rok w Olsztynie, bardzo dobrze wspominam ten czas i to był dla mnie taki rok, który nauczył mnie bardzo dużej cierpliwości jako zawodnika, że nie wszystko się dostaje jakby w cudzysłowie od razu, tak? To, że jeśli przychodzisz do jakiegoś klubu, to nie znaczy, że nie wiem, będziesz od razu grał i będziesz stawiany gdzieś tam od razu w jakiejś tam roli nie wiadomo kogo. Także ten sezon naprawdę bardzo dużo mnie nauczył cierpliwości i jestem wdzięczny, że taki sezon przeżyłem, bo to też naprawdę mega mi ukształtowało właśnie jako zawodnika, ale też jako człowieka. Mhm. Właśnie, jeden rok w Olsztynie, później znowu zmiana, 2 lata w Będzinie. Twoim trenerami byli Stelio De Rocco i Guido Vermeulen. Chciałem pytać, skąd właśnie taki ruch, bo zdawać by się mogło, że jednak Będzin to
półka niżej niż Olsztyn. Skąd właśnie u ciebie taka, czy to była chęć, to było podyktowane chęcią gry w pełnym wymiarze czasowym? Jak to wyglądało z twojej perspektywy? No dokładnie, no nie od dzisiaj się mówi, żeby zrobić krok w tył, żeby zrobić dwa kroki do przodu, ale no i dla mnie mi to tak chyba ta idea trochę przyświecała, żeby nie ujmując nic jakby wtedy klubowi z Będzina, ani nic takiego, żeby zrobić krok w tył, czyli mam na myśli to, żeby cofnąć się do swojego ja i powiedzieć, słuchaj stary, no jednak nie zawsze jest tak, jak sobie wyobrażasz. Trzeba przyjąć to z pokorą, co się tutaj wydarzyło. Ja mówię tutaj o Olsztynie. I teraz przyjąć tak naprawdę, co ci los daje, tak? I akurat było tak, że rozmawialiśmy właśnie z Będzinem. To były właśnie zaawansowane rozmowy. No i to było tak naprawdę, lampka się zaświeciła, że to jest miejsce, w którym ja właśnie mogę być na boisku cały czas w pewnym wymiarze czasu i wtedy pokazać na co naprawdę mnie stać jako zawodnika samemu sobie. No i rzeczywiście tak było. Będzin był miejscem, w którym jako zawodnik odbiłem się, jeżeli chodzi o w ogóle o grę przede wszystkim, bo tak naprawdę gry miałem mało i tego mi brakowało, bo w Bydgoszczy bodajże mogłem policzyć, nie wiem, może z półtora sezonu pograłem, jeżeli chodzi o te wszystkie lata, 6 lat, bo pół sezonu, kiedy Vital przyszedł i potem cały sezon, kiedy Vital był i potem był koniec, Olsztyn i właśnie ten czas Będzina, gdzie właśnie mogłem wyjść na boisko i poczuć to, co kocham robić, czyli właśnie grać i być na boisku, te emocje. Czy już wtedy dało się wyczuć, że klub z Będzina ma problemy finansowe? Wiesz co, jak akurat za mojego czasu, kiedy ja byłem w Będzinie, nie było żadnych problemów, jeżeli chodzi o płatności. W drugim roku gdzieś tam jak się rozstawaliśmy w bardzo miłej atmosferze, no to jednak jakaś tam była, zdarza się to czasami, to nie była jakaś nie wiadomo jaka tam kwota, ale gdzieś tam było jakieś takie, powiedzmy w cudzysłowie, zadłużenie, ale to szybko się wyrównało i naprawdę ja nie miałem przez te dwa lata żadnego takiego odczucia, że tam się coś dzieje złego i wszyscy, którzy pracowali w klubie, przychodzili, rozmawiali i mówili, jak jest, i rzeczywiście tak było. I ze wszystkimi jakby można było się dogadać, nie było żadnego problemu, naprawdę. Rozumiem. Pytam w kontekście tego, co się działo w tym sezonie, ponieważ no to już Kuba Bednaruk dzielił się tymi naprawdę smutnymi, wręcz traumatycznymi opowieściami z tego sezonu, gdzie pracownicy sztabu szkoleniowego płakali mu w aucie, mówili, że no, za chwilę nie będą mieli za co żyć. To są naprawdę takie dosyć smutne obrazki i niestety też rzutują w jakimś stopniu na obraz Plus Ligi. To nie jest pierwsza sytuacja, bo przecież przypomnijmy sytuację Stoczni Szczecin, czy wcześniej klubów Stolarka Wołomin, czy Połomień Sosnowiec, to są właśnie wszystko kluby, które gdzieś tam no, nie dźwignęły finansowego tego reżimu Plus Ligi. Czy w twoim odczuciu takie przyznawanie licencji na słowo honoru jest rozsądnym rozwiązaniem, czy jednak powinno wprowadzić się pewnego rodzaju kontrolę klubów, które nie tylko aspirują do gry w Plus Lidze, ale które się w tej Plus Lidze znajdują? Znaczy kontrola na pewno powinna być. No, wydaje mi się, że te listy czystości, które były i które są teraz, to wydaje mi się, że to jest akurat dobry pomysł ze względu na to, że klub musi przedstawić do Plus Ligi ten cały spis, jeżeli chodzi o płatności zawodnikom, czy wypłacili wszystko, czy w jakim procencie zalegają, czy w jakim procencie wypłacili. To jest naprawdę bardzo dobry pomysł, ale no
jakby to jest generalnie smutne, że robiąc swoją pracę, dając siebie wszystko, tak, w kontraktach zapisane są pewne podpunkty, ty jako zawodnik możesz tylko czekać i nie masz jakby innych możliwości. Oczywiście możesz iść gdzieś tam na drogę wojenną, tak, walczyć z klubem, ale kto by chciał walczyć z klubem, który aktualnie no, daje mu jakby chleb, tak? Więc dla mnie to jest w ogóle mega smutne i w ogóle takich rzeczy nie powinno być. Oczywiście no, gramy w profesjonalnej lidze, gdzie wszystko powinno być profesjonalne, więc jeżeli chodzi o płatności, to powinna raczej być pierwsza rzecz, która powinna być najbardziej profesjonalna, jeżeli chodzi o całą ligę, a potem wszystko inne, tak? Jeżeli klub ma pieniążki, ma cały budżet zorganizowany przed sezonem i przede wszystkim według mnie te pieniądze powinny być na kontach klubów, wtedy jak najbardziej klub dostaje licencję i można grać. A resztę spraw, jak jest teraz, nie wiem jak jest teraz, ale wydaje mi się, że to by było to, co teraz powiedziałem, najrozsądniejsze rozwiązanie, żeby spojrzeć przed sezonem. Był zakładany taki budżet, sprawdzamy rzeczywiście, ten budżet na koncie jest, jest przyznana licencja i tyle. I wtedy nie byłoby problemu, jeżeli chodzi o płatności czy jakieś tam inne rzeczy. A resztę, no to już jakby nie moja, nie. Co dotyczy was jako zawodników, no bo wy tak naprawdę wykonujecie swoją pracę, nie zajmujecie się finansami, powinniście być skupieni tylko i wyłącznie na grze w siatkówkę, na trenowaniu i na własnym rozwoju, co też przełoży się oczywiście jako efekt na wyniki klubu. Natomiast no, trudno się gra jednak z myślą kołatającą się z tyłu głowy, że za chwilę nie będę miał na ratę kredytu, na ratę samochodu, nie będę miał za co zapłacić czynszu. No dokładnie, wiesz, patrząc na to z tej strony, no to ty jako zawodnik gdzieś tam starszy, doświadczony, masz już ten poziom taki, że oczywiście ta siatkówka nie może być moim jedynym dochodem i jednak gdzieś tam się tych nóg szuka, ale no taki właśnie młody zawodnik, to co on ma powiedzieć? Nie pójdzie do prezesa i nie wyżali się, ani nie wiem, ani no co, no może pójść i powiedzieć, no ale no nie powiedzą, nie mam, no i tyle. I to jest właśnie to, że ty jako zawodnik masz trochę związane ręce, a taki klub, który no jednak, czy tak, może jako ty jako zawodnik masz związane ręce i ciężko ci jest z tym wszystkim, bo nie skupiasz się wtedy na swojej robocie, tak jak powiedziałeś. Nie jesteś w stanie się skupić na robocie wtedy, kiedy masz w kontrakcie napisane, że 10 ma przyjść wypłata, a 10 tej wypłaty nie ma. I wszyscy od ciebie wymagają naokoło, tak? Bądź profesjonalny, tak? Dlaczego nie jesteś profesjonalny? Dlaczego się spóźniasz na przykład? Albo cokolwiek innego, tak? Ty powinieneś być profesjonalnym zawodnikiem, przecież grasz w profesjonalnej lidze, tak? No okej, okay. Wymagaj mu od siebie, okej, okay. Nie ma problemu, ale wy też bądźcie profesjonalni, tak? I to jest ten problem, że od ciebie wymagają wszyscy, bądź profesjonalny, jak ty się zachowujesz, jesteście profesjonalistami i tak dalej, i tak dalej. I tych argumentów jest dużo. A niestety no, kluby okazują się niezbyt profesjonalne, jeżeli chodzi o tą kwestię pieniężną. No by jak najmniej takich sytuacji, bo no nie chcielibyśmy tego oglądać. Mamy Ligę Mistrzów Świata, mamy jedną z najlepszych lig na świecie, umówmy się, i takie sytuacje no, nie powinny się zdarzać w moim... No to prawda. Natomiast to prawda. Cały czas się zdarzają i no, zastanawiam się, jak to jest. No bo często spotykam się też wśród swoich znajomych, którzy są z kolei fanami piłki nożnej, że siatkówka to jest niszowy sport. Ja nie... Zawsze, oczywiście, no pod kątem finansowym nie ma podjazdu i tutaj no, umówmy się, że tego
leja, powiedzmy, który dzieli piłkę nożną i siatkówkę, nie da się zakopać. To jest. Jasne. Natomiast niemniej jednak no, można wymagać od działaczy tego, żeby, tak jak wspomniałeś, zachowywali się profesjonalnie i jednak te chociażby listy czystości przedstawiali, dzięki którym no, sytuacja finansowa klubów będzie przynajmniej oficjalnie czysta, no i klarowna, dzięki czemu też będą mogli zatrudniać zawodników no, na odpowiednim poziomie i nie przekraczając swojego budżetu, co to na pewno też wpłynie korzystnie na ich wyniki finansowe. No dokładnie. Dobrze, ale zostawmy to, bo mamy teraz kolejne twoje przystanki były dwa sezony w Zawierciu i był to najlepszy wynik klubu w historii. Natomiast później przyszło takie troszeczkę gorzkie rozczarowanie. I z czego ono wynikało? Wiesz co, ciężko też powiedzieć. Ja też jakby nie mogę odpowiadać za całą drużynę i oczywiście też apetyt rośnie w miarę jedzenia. Walczyliśmy jak równy z równym z Zaksą. Prowadziliśmy 1-0 w tych, byliśmy o krok od finału. 2-0 w kolejnym meczu i mimo wszystko, że było 2-0, to i tak byliśmy cały czas daleko od tego, żeby do tego finału trafić. No i tak rzeczywiście się stało. No i wtedy Zaksa pokazała, że jednak jest naprawdę klasowym zespołem. No i pojechaliśmy tego na ten trzeci mecz i wtedy no jednak było nam już ciężko gdzieś tam ich złamać tam u siebie na swoim terenie. Ten sezon najlepszy, jeżeli chodzi o klub, najlepszy na pewno w mojej karierze, najlepszy w samych superlatywach, wiadomo, można o tym mówić. No, ale jednak chyba wielu z Nie, że wielu z nas, bo będę tylko mówić teraz za siebie, że żaden sezon nigdy nie będzie taki sam jak ten poprzedni. I to na pewno nauczyło chyba wszystkich nas, że wszyscy uwierzyli, że można, bo można. No ale jednak z perspektywy czasu to ja nawet nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie, co zaważyło, że ten sezon pierwszy Zawiercia był taki, a drugi kompletnie, kompletnie inny. I naprawdę nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie, bo mówię, z perspektywy czasu nawet gdzieś tam, jak czasami siedzę i myślę, to wydaje mi się, że tyle czynników, nawet takich drobnych, złożyło się na to, że wiesz, że jednak to nie było walka o medale, a jednak gdzieś tam z dołu tabeli, że ciężko by było to poskładać wszystko w całość. A też rozmawiając z twoim byłym trenerem Markiem Lebiedziu, on powiedział, że w tym meczu drugim, półfinałowym z Zaksą, że on by niczego nie zmienił. Że po prostu takie mecze czasami się zdarzają i że to no, w zasadzie w momencie, kiedy masz set do rozegrania, który może zaważyć o byciu w finale, to tak naprawdę w kontekście całego sezonu, no to takie sytuacje się niestety, ale po prostu zdarzają i tak jak wspomniałeś, czasami wiele takich małych czynników potrafi zebrać się w kupę i przeważyć szale zwycięstwa na korzyść drugiego zespołu. I to utkwiło mi to w pamięci, przyznam szczerze, bo tak zawsze jednak wydawało mi się, no to jest też to, że wy jesteście no, profesjonalistami, no a ja was tylko przepisuję. Natomiast to ciekawe było właśnie to podejście, bo zazwyczaj zawsze wydawało mi się, że jeżeli przegrywam mecz, no to analizuję, co poszło nie tak i co mógłbym zrobić lepiej. Natomiast tutaj spotkałem się z takim odbiciem od ściany, że nie zrobiłbym nic lepiej, bo zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby było dobrze, ale nie udało się. No tak, to taka prawda, no bo co mogłeś zrobić lepiej? No, zrobiłeś na ten moment wszystko, co mogłeś najlepiej i zdarzył się taki mecz, że oni odwrócili losy, poskładali się do kupy, no i wygrali, tak? Jasne. No i tyle. Właśnie, a zgodzisz się, że to był ten sezon, kiedy zajęli się z Zawierciem czwarte miejsce, to właśnie zgodzisz się, że to był twój najlepszy sezon w karierze? Pod względem gdzieś tam jako zawodnika? Tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I trochę
I trochę też czasami się śmieję, że cały czas ludzie porównują mnie do tego właśnie Kipka, który grał w Zawierciu w tym składzie, gdzie on teraz w ogóle jest gdzie indziej i gra w ogóle z kimś innym. Tak jak mówię, no, takie sezony się już nigdy w życiu nie powtórzą, ewentualnie mogą być tylko lepsze. I to jest takie trochę, no nie, że... Bardzo dziwne jest porównywanie gościa, który grał 3 lata temu z kimś tam właśnie w innej drużynie, gdzie była inna kompletnie atmosfera, inni ludzie naokoło, z gościem, który teraz jest tutaj i walczy gdzieś tam o życie, nie? Na takiej zasadzie. Że to jest, no dobrze, no było tak kiedyś, teraz jest tak i zaakceptujmy to, tak? Na takiej zasadzie. I to jest takie, no... Okay. Dziwne, dziwne. Marcin, w swojej karierze miałeś przyjemność trenować pod okiem naprawdę wielu wspaniałych fachowców. Trener Andrea Gardini, obecny mistrz Polski, Piotrek Makowski w Bydgoszczy, Mark Lebidiów w Zawierciu, ale także Andrzej Kowal. Był też przecież Waldemar wspaniały. Czy możesz teraz zdradzić, który z trenerów zrobił na tobie największe wrażenie? Jeszcze przepraszam, zanim odpowiesz. Jeszcze przecież Vital Heinen, który był znany, którego ty miałeś właśnie za pierwszego trenera, jeszcze zanim był znany przed tym mainstreamowym wejściem do reprezentacji Polski. Czy już wtedy Belg był na tyle szalony, żeby różne dziwne rzeczy robić na treningach z wami? No tak, to prawda. I powiem ci, że właśnie z perspektywy czasu, patrząc teraz na swoją gdzieś tam całą karierę, to najmocniejsze gdzieś tam piętno i ten cały taki czas, który spędziłem z trenerem, no to na pewno był właśnie Vital, bo z Vitalem pracowałem wtedy, kiedy no byłem młodszym zawodnikiem i który był akurat na tym etapie takiego kształtowania, ale też szlifowania tych już elementów, które gdzieś tam jakiś zalążek był, tak? I ja teraz się tak trochę śmieję, ale dla mnie to były straszne sezony, jeżeli chodzi o stan psychiczny, bo trener naprawdę dawał mi w kość i rozmawiałem z nim bardzo długo. Nieraz rozmawiałem z nim sam na sam. Mimo tego, że on mi mówił, że on tak będzie dalej robił, że będzie mnie cisnął ze względu na to, że on wie, że jest potencjał i że chce ten potencjał wydobyć i że nigdy nie da mi spokoju, no to już było dla mnie takie dobra. Po prostu na początku było tak, że walczyliśmy w ogóle ze sobą, w sensie takim, że oczywiście on był moim trenerem, ale ja miałem na tyle taki charakter, że jednak mimo wszystko czasami nie potrafiłem trzymać języka za zębami, gdzieś tam coś odpowiadałem. I on się nawet na mnie, nie chodziło na to, że on się denerwował na mnie, że ja mu coś odpowiadałem, bo on lubił wtedy, kiedy ktoś coś do niego powiedział, że on lubił tą konfrontację z tym, co się teraz aktualnie dzieje. Ja miałem tak bardzo często, że ja konfrontowałem się z nim, dlaczego tak jest, dlaczego ja tak muszę zrobić, czemu nie mogę mieć jakiejś tam wolnej ręki. On mówi, nie, bo tam takie były... jak pies z kotem trochę i naprawdę to było dla mnie, patrząc z perspektywy czasu, najlepszy trener, jakiego mogłem mieć na ten aktualny czas wtedy w Bydgoszczy i uważam, że oczywiście no dużo trenerów było i każdy ma tam jakieś swoje atuty i tak dalej, ale mówię, no jeżeli chodzi o trenera, to na pewno Vital, ze względu na to, że trafiłem na niego wtedy, kiedy w cudzysłowie był on mi najbardziej potrzebny. Taki właśnie Vital Heinen, który no był bezpośredni. On był bezpośredni i dalej jest bezpośredni i przede wszystkim szczery w tym, co mówił. I to było właśnie fajne, że on był 100% tak szczery w tym, co robił. Nawet gdzieś tam jak wybuchał złością czy coś takiego, to naprawdę był szczery w tym, co robił, bo on po prostu taki był i nadal jest. Ale to jest naprawdę mega. A jak wspominasz
trenowanie pod okiem Waldemara Wspaniałego. No to już troszeczkę inne pokolenie trenerskie, natomiast rozmawiając z Pawłem Wojskim, który wtedy też miał możliwość gry z tobą, on powiedział, że wtedy troszeczkę tego nie rozumiał, natomiast te wszystkie metody, być może wtedy uważane za troszeczkę staromodne, one w pełni mogłyby się sprawdzić w tej chwili w klubie na każdej płaszczyźnie. Zgodzisz się z tymi słowami? No, wydaje mi się, że tak, tak. Generalnie, no takie jakby, to są dwa inne światy, tak, bo tak jak mówię, każdy trener ma gdzieś tam swoje atuty i też jakieś tam swoje minusy, zresztą jak każdy człowiek, ale no rzeczywiście ten model takiego trenowania i tego, na czym się skupiało wtedy, jeżeli chodzi o aspekty siatkarskie, no to troszkę był inny mimo wszystko. Generalnie ja wspominam czas z trenerem Wspaniałym bardzo dobrze, bo tak naprawdę dzięki trenerowi Wspaniałemu mogłem zaistnieć w Polslidze i dzięki niemu i dzięki jego decyzji pojawiłem się na boisku i to tak naprawdę wtedy w meczu, gdzie... Skrą był hatu, jeszcze dobrze kojarzę. Tak jest, była pełna hala ludzi w Bydgoszczy, a ja taki młokos wchodzę na boisko i zmieniam Martina Sobko i wchodzę gdzieś tam na kilka piłek móc się pokazać, tak? I to było naprawdę fajne, że zawdzięczam trenerowi Wspaniałemu to, że zacząłem tak naprawdę karierę w Plusidze. Taka jest prawda. Dzięki niemu zacząłem karierę w Plusidze i to on wyciągnął mnie z drugiej ligi tej siatkarskiej Bydgoszczy i pozwolił tak naprawdę przychodzić na treningi i trenować z pierwszym zespołem. I od tego się wszystko zaczęło.